żeby nie przychodziły, żeby nie wpuszczać ich do swojego życia. Znajomych psami, bo to jednak wszyscy mają ten problem, czy gdzieś coś wchodzimy. Za 3, 2, 1. No, opiekuje się czasami psami, tak? Tak, czasami się opiekuje psami i właśnie wtedy doświadczam tego rytmu, tego zwierzęcia, tak. Bo jednak trzeba się pod, że tak powiem, dostosować do tego psa, tak. Kiedy on tam wstaje, kiedy je, coś tam organizować, wtedy to życie wokół tego psa. Mhm. No więc na razie lepiej, nie. Żeby były szczęśliwe zwierzęta. A beze mnie na pewno będą szczęśliwe. No ja ostatnio miałam okazję opiekować się przez kilka dni kotem i rzeczywiście to jest całkiem pochłaniające. No właśnie. No tak. Właśnie. Tak, chociaż koty niby są niezależne, no ale tak czy siak trzeba trochę od siebie dać. Nie, no pewnie wiesz, jeżeli bym miał, to już się przyzwyczajasz i pewnie przestaje ci to przeszkadzać, nawet tego nie zauważasz. Mhm. Ja niestety nigdy nie miałem zwierząt, więc teraz jak nawet go mam, jakiegoś tam zwierzaka pożyczonego od kogoś na przechowanie, to jednak widzę tą różnicę. Mm-hmm. I niestety trochę postrzegam to jako odbieranie mi wolności. Tak, znaczy, no ja to pewnie rozumiem. Tak, tak. No. Od kiedy tutaj jesteś w Gdyni? Od wczoraj. Od wczoraj. Od wczoraj. Widziałeś już jakieś filmy? Widziałem Hiacynta. Mm-hmm. I widziałem dzisiaj Śmierć z Gielbojm, w którym gram, ale widziałem go po raz pierwszy. Tak, to się właśnie często zdarza. Jak ci się podobał? Śmierć z Gielbojma. Śmierć z Gielbojma. Podobał mi się. Bardzo to jest... no kurczę, ten bohater jest tak przejmującą postacią, że super, że ktoś poświęcił na to czas, pieniądze i siłę i energię, żeby opowiedzieć o takim bohaterze, który myślę, że ta historia też jest bardzo współczesna. Mhm. I to jest bardzo inspirująca taka odwaga, żeby opowiadać i żeby się poświęcić właściwie swoje życie dla życia innych, czy jakiejś walki o los, no, i o tragedię tych innych ludzi. To jest no, mocne. Mhm. Ja akurat tego jeszcze nie miałam okazji widzieć, ale widziałam Prime Time. Miałeś tam okazję zagrać tego złego gliniarza. Tak, jak było? Bo był też dobry gliniarz później wchodził. Dobry gliniarz. Tak. I zły gliniarz. Słuchaj, no właśnie tak to wyszło, że on jest taki zły, ale ja też nie mam takiego... wiesz, jak zaczynaliśmy pracę nad tym, to raczej ja się nie skupiałem na takim... Ktoś jest zły i teraz będzie... Tak. Ja sam trochę nie wierzę, tak. Trochę nie wierzę w takie, że ktoś jest zły. Po prostu, że mamy to dobro i zło i ten jest taki zły, a ten to jest taki dobry. To są czasami uwarunkowania niestety systemowe i są ludzie, którzy są jakoś gdzieś tam skrzywdzeni mocno. Mają nieprzepracowane jakieś rzeczy i później niestety to im wyłazi, odporowywuje i przelewają tą swoją złość, frustrację czy jakieś... bolesne doświadczenia w ich życiu na innych i to wydaje mi się dużo ciekawszą perspektywą, bo ta perspektywa zawsze wklucza człowieka, po prostu ty możesz zobaczyć tego człowieka. Więc ten Krzysztof Jedynak z tego Prime Time'u, właśnie tak też na niego patrzyłem, człowieka, który jest uwikłany przez ten system, przez tą policję lat 90., czyli sytuację w policji, no dosyć taką dramatyczną, a zarazem też kuriozalną. Kiedy policjanci pełnili dyżury, a później wieczorami stawali na bramkach w klubach nocnych, bo zarabiali tak mało pieniędzy, że musieli się jeszcze sobie dorabiać w tych klubach, więc wydaje mi się, że to, czego on tam doświadcza i tej frustracji, tą złość, którą wylewa, to jest to jego pogubienie w tej rzeczywistości, w której po przemianach lat 90. Musiał się odnaleźć, a te przemiany nie były dla wszystkich takie łatwe i oczywiste, nie wszyscy od razu się znaleźli. Wiesz, super ekstra w tym kapitalizmie, zakładamy firmy i robimy biznes. Tak, nie każdy jak na im wyszedł z więzienia. Jeszcze raz? Nie każdy jak na im robić wyszedł z więzienia. No, dokładnie. Więc raczej myślę ciepło o tym bohaterze, pomimo, że taki niedobry. No. Ale tak sobie staram się szukać, wiesz, tego, co... co też, na co też trochę nie mamy wpływu, mówię o tym takim wpitoleniu w ten system, który nas kształtuje niestety.
To prawda. Znaczy, no ja też wychodzę z założenia, że po prostu na każdego człowieka trzeba patrzeć z dużą dozą wyrozumiałości, bo nie wiadomo, co przeszedł, czego doświadczył, z jakimi ludźmi się spotkał i z czego wynika to całe jego zachowanie. A ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo ciekawi mnie, która z dotychczasowych ról była najtrudniejsza do zagrania? I już tutaj nie ograniczajmy się do filmów. No i teraz ta pauza długa trwa. Wiesz co? To trudno chyba tak powiedzieć. Takie pytanie, kurczę. Na pewno taką największą tą rolą, która też ma jakąś swoją widzialność, jeżeli mówimy o teatrze, to Cząstki kobiety. Właśnie tak to mi przyszło na myśl. I to faktycznie była dosyć taka dynamiczna praca też w związku z taką niecierpliwością Kornela, który chciał szybko już efekt. Kornel jest reżyserem filmowym, więc chciał już na raz, a jednak ja potrzebowałem, ja też mam takie niestety długie rozbiegi, czyli potrzebuję czasu, namysłu, przerobić, przepracować, poćwiczyć i dopiero wtedy jakby nie jestem taki szybki lotny, jestem raczej taki polskie ZOTO, raczej byłbym jak Tadeusz Mazowiecki, taki żółw, ale trochę żartuję, ale faktycznie lubię mieć czas, więc ta praca była troszkę taka trudna, ale efekt był świetny i był fenomenalny. Bardzo taki, że tak powiem, satysfakcjonujący. A w filmie to chyba na razie taką najbardziej wymagającą rolą. To jest film, który dopiero będzie, który miał premierę teraz na festiwalu Toronto w Kanadzie. Cicha Ziemia, ale no to jest, że tak powiem, na razie na festiwalach się pojawia, jedziemy do Zurichu, teraz będziemy mieli premierę europejską i no to tak trudno mówić tutaj Państwu o czymś, czego nie mieli Państwo jeszcze okazji zobaczyć. Ale możesz na przykład zapowiedzieć, kogo tam grałeś, w kogo się wcielałeś? Wcielałem się, film opowiada o parze, która wyjeżdża na wakacje. I są świadkami jakichś tragicznych wydarzeń i to powoduje całą, bo nie chcę też spoilerować, ale to powoduje całą, że tak powiem, masę różnych komplikacji i też wpływa na tą relację, w której oni są. No i tak, no to jest taka duża, pełnowymiarowa rola, a zarazem też film jest, ma bardzo taki powolny rytm, jest w takim duchu slow cinema, więc też trzeba było te środki aktorskie dostosowywać do formy filmu, więc to też nie było takie aktorskie, tylko też trzeba było pewne rzeczy tonować i niuansować, więc myślę, że to było największe wyzwanie dotychczas. No to jestem ciekawa. A wiesz, kiedy będzie wchodziło do polskich kin może? Czy... Nie mam pojęcia, jakoś w przyszłym roku. No na pewno trzeba tak. Wyglądać. No zobaczymy. Może na którymś festiwali też. Dokładnie. Trzeba się rozglądać, może gdzieś tam ta cicha ziemia. Tak, tak. Cicha ziemia, tak? Cicha ziemia. Cicha ziemia, okej, dobra. A co właściwie robisz teraz? Nad jakimi projektami pracujesz? No ta cicha ziemia, no to już jakby zakończona praca, tak? Tak, praca zakończona. Teraz mamy, a propos tych cząstek kobiety, mamy ogromne tournée, bo jeździmy przez pandemię. Niestety byliśmy troszkę zamknięci i w teatrach nic się nie działo i cały taki festiwalowy tour, który mieliśmy po świecie, nam spadł, więc teraz on się skumulował, plus nowe zaproszenia, więc byliśmy w Awinionie. No właśnie wczoraj, czy przedwczoraj już mi się tu dni zlewają, wróciłem z Rzymu, byliśmy w Atenach, jedziemy za chwilę do Wilna, później do Hamburga. Mam tą premierę w tym Zurichu, więc teraz dużo jestem w podróżach. Mam dużo festiwali różnych, i, że tak powiem, byłem w Krakowie też na off-kamerze. No to rzeczywiście. Teraz głównie jeżdżę, dużo jeżdżę. Ten kot by cierpiał. Kot by bardzo cierpiał. Biedny kot widzisz. Tak. Siedziałby głodny i czekał, że wrócę. No. Lubisz takie życie w rozjazdach? Oczywiście wiesz, jak się o tym opowiada, to jest fajne, nie? No tak. Ale Aron ma fajnie. Tu Rzym, Krym, prawda? Ale no niestety na dłuższą metę jest to troszkę męczące. To znaczy, że pobudki, trzeba rano wstać, ten sam, wiem, że to brzmi też jak problemy pierwszego świata, ale jest to naprawdę fizycznie też wykańczające, no. Poranne wstawanie, spanie w tych samolotach i tak dalej, więc ja już troszkę bym tak, ja też jestem taką osobą raczej, która woli, przepraszam, wyłączyłem telefon, a on wibruje, więc go, o, Aga Woszyńska,
tym momencie. Reżyserka Cichej Ziemi. Więc jest to męczące, ale no nie narzekam. Nie będę tutaj teraz mówił, opowiadał ci, jak mam źle. Nie, po prostu to jest troszkę męczące i no i tyle. No wolałbym sobie posiedzieć trochę też na kanapie, odpocząć, wiesz, tak. Trzeba mieć jakąś harmonię w życiu. No oczywiście, a tutaj że tak. Tak jest wszystko wpakowane w jedno. No to też sen taki przerywany czasami jest, prawda? No właśnie. No właśnie, bo jak na te pociągi, na samoloty, często są wczesne loty. Nie bardzo, wiem czy. Tak, to bardzo można. No ja właśnie ostatnio musiałam stać od trzeciej. O, właśnie, no to samolot. Tak. Tak, trzeciej powinnaś się kłaść spać. No właśnie, więc tak godzinka weszła snu akurat wtedy. A które z miejsc, w których dotychczas byłeś, zachwyciło się najbardziej? Ale mówisz tak zawodowo, czy...? Nie, chodzi mi po prostu o klimat danego miasta. A, o klimat danego miasta. Tak. Wiesz co, ostatnio byliśmy z moją dziewczyną na wyspie La Gomera. To jest taka, nie jest najmniejsza, ale jedna z mniejszych wysp kanaryjskich. Film ostatnio wyszedł właśnie też, La Gomera. Właśnie, o tym języku gwizdanym, bo oni się porozumiewają takim językiem jedynym chyba na świecie. Językiem gwizdanym, bo tam są takie wielkie doliny, więc żeby oni się komunikować z jednej góry na drugiej, to gwizdzą do siebie. O, proszę. I to jest taki fenomen lokalny, że oni gwizdzą, jest cały język tych gwizdów. Które... No i przecudowne miejsce. Przecudowne, bo to jest wulkan, wyspa taka wulkaniczna, z przeróżną jakby od samego dołu do samej góry różna jest zupełnie roślinność, fauna i flora. Przez jakieś takie wulkaniczne, taka dzika natura. Nie ma tam piaszczystych, pięknych plaż, jest raczej tak ciemno i pyłowo. Plaże są raczej takie czarne, trochę brunatne jak piasek. Co super jakby wygląda. Więc bardzo tam jakoś odpoczyliśmy i spędziliśmy super czas. Bardzo fajne miejsce. Ale czy najfajniejsze? Nie wiem, tak teraz powiedziałem, ale na pewno jedno z ciekawszych. takiej różnorodności w obrębie jednej małej wysepki, która jest. A tak stacjonarnie, gdzie się zatrzymujesz? Tak, gdzie żyjesz? Gdzie żyjesz? To gdzie żyjesz? Ja tak. Co robisz, kim na jesteś? I po co tu przyszedłeś? To właśnie. I co ty tutaj właśnie robisz? Słuchaj, na Mokotowie. Na Mokotowie, tak. Mokotów to jest taka mała trochę wioska. Akurat tak się składa, że bardzo dużo znajomych mieszka na Mokotowie moich. Tam w ogóle bardzo dużo ludzi no, właśnie, mieszka. Ja trochę mam takie poczucie, bo ja pochodzę z małego miasteczka, ale jakbym trochę wrócił do takiego małego miasteczka, bo co wyjdę na ulicę, to spotkam kolegę w Lewiatanie, a później koleżankę w Barze Mlecznym, a później kogoś w Regeneracji, więc jakby tak troszkę wychodzisz i cześć, wszyscy się znają. Więc spoko, bardzo lubię ten klimat, takiego, takiej bliskości. Tylko, że masz wokół siebie ludzi, których znasz i to jest super, to jest społeczność taka mała. Właśnie w Warszawie to jest niesamowite, że to niby jest duże miasto, ale tak naprawdę są takie miejsca typu właśnie tam, gdzie ty mieszkasz na co dzień. Są jeszcze takie też mniejsze osiedla, które też dają wrażenie, jakby było się... Można odpocząć. To nie jest tak, że jesteś wystawiony cały czas na działanie, na ludzi biegnących, tak jak to zawsze mówią, że o to każdy biegnie, nie ma czasu, każdy jest zapatrzony, nie wiem, w telefon, prawda? Tak, absolutnie. Ja bardzo lubię Warszawę. Warszawa jest cały czas dla mnie takim miejscem trochę nieodgadnionym. To znaczy, że ja cały czas ją odkrywam i to jest świetne, że pojadę gdzieś w jakieś miejsce, to w ogóle się okazuje, że nie miałem o nim pojęcia. Też jest bardzo takie płynne, że się pojawiają te miejsca, znikają, tu coś było, za chwilę coś innego, więc cały czas można... To miasto jest żywe, bardzo to lubię w tym mieście, że nie ma takiego poczucia stagnacji, że naprawdę dużo się zmienia. Tak. No, każdego i dnia... Każda dzielnica jest inna. Tak. Trochę już trafił do zupełnie innego miasta. Tak. Dokładnie. Właśnie ja ostatnio miałam taką myśl, że każde miasto też właśnie w Polsce ma zupełnie inne.
jesień? Zaczyna się sezon filmowy i ten sezon właśnie, bo tak mam z tyłu głowy, ale ja nie wiem, czy ja mogę mówić o tym. Ja nie wiem, znaczy ja nie podpisywałam żadnego kontraktu. NDA, ja mogę o tym mówić, czy nie mogę, tak myślę właśnie. O czym ja mogę powiedzieć, a o czym nie mogę powiedzieć, więc chyba na wszelki wypadek nie będę mówił. Okej, okay, no zachowawczo bardzo. Nie wpitolili kary. No, nie ma co, więc, ale też tego tak, nie tak, chcemy. Tak, no jesień i zima bardzo, bardzo, bardzo pracowita. Ale to może trafisz zimą do ciepłych miejsc? Czy lubisz zimę w ogóle? Nie trafię do ciepłych miejsc. Nie, to nie. Wręcz odwrotnie. Aha. Będziemy grali zimę, więc potrzebujemy tej zimy, więc tak. nic się nie zapowiada na ciepło, więc niestety. Którą porę roku najbardziej właściwie lubisz? No lato. Tak, ja bardzo lubię lato. Mhm. Tak, ta zima to jest taka depra. Ja zawsze na początku września właśnie jakoś teraz chyba przez to, że mam te rozjazdy w tych Atenach, było ciepło, w Rzymie ciepło, więc tak tego nie czuję, ale jak już tutaj wróciłem i już widzę tych ludzi w tych kurtkach zimowych, to już takie mam. Ale wiesz co, właśnie tutaj teraz ta pogoda tak strzela. Na początku było właśnie, znaczy kilka, może z tydzień temu 25 stopni, potem już nagle 10 stopni. Mhm. I ktoś mi ostatnio mówił, że znowu niedługo będzie 20 parę stopni. Także tutaj? To też się. Znaczy, tak, tutaj. Ja tu zostaję tak. W takim razie. To ja w takim razie, wy byście mi załatwili jakiś nocleg i... Myślę, że możemy się dogadać. Także pewnie. Dobra, to dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dzięki wielkie. Fajnie było cię poznać. No super, ciebie również.